Witam Państwa. W prezentowanym odcinku pokażemy, jak niebezpieczne może być wyprzedzanie pojazdów, a w szczególności jakie zagrożenie dla innych kierowców możemy stworzyć, lekceważąc przepisy ruchu drogowego. Nysa, kierowca Opla, zaczyna wyprzedzać inne samochody na łuku drogi. Nie upewnia się jednak, czy ma wystarczającą ilość miejsca do wykonania tego manewru. W efekcie zmusza kierowcę z naprzeciwka do gwałtownego hamowania. W ten sposób kierowca Opla stworzył zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, za co grozi mandat w wysokości 500 zł i 6 punktów karnych. Miejscowość Jasienie pod Kluczborkiem. Kierowca BMW nie stosuje się do zakazu wyprzedzania na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniu. Ignoruje znak nakazujący jazdę z prawej strony i przekracza podwójną ciągłą linię. Na dodatek powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, zmuszając kierowcę z przeciwnego kierunku do hamowania. Gdyby zliczyć wszystkie przewinienia razem, to grzywna opiewałaby na blisko 1500 zł, a kierowca zarobiłby 31 punktów karnych. Droga krajowa nr 94 pod Strzelcami Opolskimi. Kierowca BMW wyprzedza ciężarówkę, mimo że z naprzeciwka nadjeżdża samochód. Gdyby osoba z tego drugiego samochodu nie zjechała w prawo, skończyłoby się czołowym zderzeniem. Zaprezentowane na filmach manewry obrazują, jak niebezpieczne może być wyprzedzanie. W takich sytuacjach może dojść do zderzenia czołowego pojazdów, który zazwyczaj skutkuje śmiercią bądź ciężkimi obrażeniami ciała uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że zanim rozpoczniemy wyprzedzanie, musimy ściśle stosować się do przepisów ruchu drogowego, które służą bezpiecznemu wykonaniu tego manewru. Nieprawidłowe wyprzedzanie jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Więc nie liczmy na szczęście, nie narażajmy innych kierowców, tylko stosujmy się do przepisów ruchu drogowego.